Dobra, okej. Zobaczcie, Witajcie! A to kolejny odcinek z Zardis Maze. i znowu ja jestem. Tak, udało mi się zmusić, znaczy przekonać to tema, żeby dołączył do mnie ten. Więc dzisiaj znowu kontynuujemy. Będzie tak samo. Się zapisało? Tak, zapisało się. Więc startujemy. Tym razem moim celem jest tym razem naprawdę przejście. Czekaj, mogę przeskoczyć? Nie wiem. Nie, wtedy nie, bo jak cię jeden z pumpkin crawlerów złapie, to nie możesz skakać. A i też jakby na przykład szukasz na przykład chwastów, powiedzmy, to możesz też czasami skakać, żeby zobaczyć, czy możesz tak wejść w krzaki, żeby przeżyć Jezus, wystarczająco. się wystraszyłem. Skocz. A dobra, nieważne. Też możesz czasami jakby skakać po prostu i żeby znaleźć chwast. Widziałem chyba jeden. Też widzę jeden. Żeby go zatrzymać, a później Ej, o, ja ustawiłem go jako jednego! Co jest? szybko musisz znaleźć stąd wyjście. Widzę kolejnego chwasta. Ziółko. No. Jak coś, ja... Dobra, nieważne. O, znowu on, dobra. Jak widzisz Pumpkin Jacka, to możesz też na niego latarką świecić. Okej. Ale teraz chcę znaleźć jakiś inny challenge. Go to the distance? Nie. Jaki? O co chodzi w tym challenge'u? Takie małe pytanie. No, nie mam pojęcia, jakby ja go nie przechodziłem. Ale możesz zagrać w klasyczną grę bez challenge'a. Wiem. A mam bardzo ciekawy pomysł. Zardy Difficulty 4. Zrobiłem. Mam nadzieję, że trudny ten.
Challenge. Czekaj, weź. Czasami skacz, żeby zobaczyć, czy ten możesz dojść do ziółka poprzez przechodzenie przez. Pamiętaj, Zardi to tutaj teraz jedyny przeciwnik. Kukurydzy. I widzę już nawet dwa ziółka. Jakby ziół. O ty! No przecież ustawiłem trudne difficulty tego. Zardi z Maze. Nie mam nadzieję, że zrobiłem trudnego halangę. Ziółko już zniszczyłeś. Drugie. No teraz trzeba znaleźć trzecie. No jest. A co to za niebieski promień? Koniec. Tego nie widziałem. Jakby niczyich gameplay nie widziałem z Zardis Maze, tylko sam przechodziłem. Jakby widziałem, ale nie wszystko tak. To portal. Portal? Okej. Okay. Please. Now go to the distance. The distance? Jak chcesz. Nie wiem. Ile w ogóle to się nagrywa już? Dopiero 8 minut. Aha, okej. A teraz zróbmy najłatwiejszy challenge na świecie. Okej? Okej, lol. Coś czuję, że nawet nie muszę tutaj nawet ładować latarki. A właśnie, też możesz, chyba z tego co mi się wydaje, chwasty są zawsze w tym samym miejscu, ale jakby... Wydaje ci się. Przejścia się zmieniają. Albo przynajmniej w podobnym są miejscu chwasty. Ale przejście do nich się zmienia. Bo to jest randomowo generowana gra i... Tutaj jest koniec, to jak usunę drugiego chwasta. Ustawiłem najłatwiejszy challenge. Thank you.
Serio, nawet jeżeli jest easy, to ja się boję. Czemu? A cornstackery się tutaj zrespiły. Bum, leportal. Nawet nie musiałem ładować. Więc bardzo łatwe. Najłatwiejszy ten. Jedenaście minut dopiero. Skończyły mi się już pomysły. Ja sobie pierwszy challenge... To zagraj w oryginalne challenge. Nie, ja sobie to ustawiam, że na następny odcinek. Okej, okay, więc może usunę persów. Okej. Będzie z jeden Zardi na maksymalnym tym. I będzie mapa Easy na Seedia Seaman. Okej. Okej, okay. Jeżeli chcecie przejść, jeżeli chcecie początkującą mapę do tego, do Zardis Maze, to na pierwszym to polecam wam Seed Seaman. Super, teraz to już ja w ogóle nie mam pomysłów. Nie wiem. Play Vanilla. Okej. Okay. Dobra. Ej, mam do ciebie takie małe pytanie. No. Może ty nagrasz na swoim kanale Zardis Maze, ale challenge tylko z tym. Z siekierą. Go to the distance, to jest tak, tak naprawdę challenge z siekierą tylko. Serio? No. Jak go odpalisz, to nagle... O kurde, gdzie moja latarka? Więc zgram teraz waniliowy tryb. Lol. Czyli, że ten oryginalny. Tak. O. Też możesz czasami skakać, żeby zobaczyć, czy... No, już mówiłem, ale po prostu skacz, jeżeli chcesz na przykład zobaczyć, czy przeżyjesz w... danym miejscu, jak będziesz po prostu przechodził przez krzaki, to mi trochę ułatwia Pieczka. Bieganie na przykład do chwastów. Okej.
A! O kurde. W trybie waniliowym zbyt trudno. Wyjdź na chwilę z tego labiryntu i wtedy jakby chwasty się zaraz. No ten nie będzie tych chwastów, które idą na górę. Jeżeli wiesz, gdzie jest jakaś furtka i wtedy później wrócisz. Do Mejza i nie on wiem. Nieczysty. Ale chwasty chyba wtedy będą zniszczone. Jeśli mi się dobrze wydaje. Wait. Nie, ja się poddaję. Ja idę ten. Boję się. I ja chcę zginąć. Na chwilę się udusisz, wyjdź stąd! Właśnie chcę, ja nie. Aha! Czyli ten. Jak się udusiłeś, to wtedy Zardi cię znajduje. Aha, to według mnie to nie ma trochę logiki, ale okej. Okay. Nie wiem, po prostu może Zardi znajduje twoje martwe ciało. Możliwe. Okej. To byłby już koniec tego odcinka. Trwa 17 minut. Czyli dłużej niż od mój poprzedni. A moje serce już ma dość. Następny odcinek będzie spróbowania przejścia pierwszego tego challenge'a. Próby przynajmniej. Więc trzymajcie się. Cześć.